Cześć, Kikno znowu zaskakuje nową jesienną i zimową kolekcją, także zapraszam Was dzisiaj na przegląd właśnie do tego sklepu. Jest dużo kurteczek, swetrów, spodni, słuchajcie, i są duże rozmiary. Zostańcie ze mną do końca, bo same perełki zostawiam Wam na koniec. Jeżeli jesteście nowe, to oczywiście będę wdzięczna za subskrypcję i łapkę w górę. Ta kurtka kosztuje 130 zł. Ona ma w środku taki fajny polarek, jest w czarnym kolorze, fajnie się to wszystko komponuje, jest dosyć dobrze wykonana, a z tyłu na kapturze ma, zobaczcie, takiego liska. Z nowości, jeżeli chodzi o kurteczki, pojawił się też taki płaszczyk w brązowym akurat tutaj kolorze. On kosztuje 120 zł. Mamy też nowe sweterki, słuchajcie, golfy czy półgolfy, tak jak ten bordowy, który tutaj wisi na manekinie, to mamy też biały bądź w kolorze musztardowym. Już Wam pokazuję, w jakiej one są cenie. $45. Tutaj mamy też w kolorze takiego brudnego różu, aczkolwiek one już mają bardzo duże dekoldy. Jest dużo rozmiarów, zobaczcie, tutaj mamy 46, ale są aż do 56. On kosztuje 60 zł i jest również dostępny w dwóch kolorach. Tutaj coś w takim bardziej stylu zebry, moje drogie panie, i ten sweterek kosztuje 75 zł. Mamy też bluzeczki, chociaż ta bluzeczka już dosyć dawno się pojawiła, ale postanowiłam Wam ją pokazać, bo jest w dosyć dobrej cenie. Zostało jeszcze dużo rozmiarów, więc na pewno Wam się przyda. Ona jest aktualnie w cenie 25 zł, bo jest przeceniona. Tutaj coś bardziej eleganckiego i taki czarny, bardzo ładny, rozciągliwy materiał. Słuchajcie, ten sweterek jest w cenie 80 zł, ale on ma naprawdę dobrej jakości materiał. Tutaj coś z takiej ekoskóry, zobaczcie. Aczkolwiek co do tych spodni, mam taki dylemat, że być może one będą się szybko niszczyć i łatwo będzie je roztargać. Ich cena to 75 zł. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o nowości, mamy takie wygodne spodnie w kratę. Bardzo ładnie się prezentują i myślę, że będą świetnie pasowały do tego sweterka czarnego, który Wam przed chwilą pokazywałam. Są duże rozmiary od najmniejszych do największych i już Wam próbuję znaleźć cenę, ale ktoś nam oderwał metkę, więc będę musiała zaprezentować. A nie, jest, okej, 45 zł. Tutaj mamy sweterek w takie pasy. Tak się prezentuje materiał. Również jest dużo rozmiarów i on jest w cenie 60 zł. Zobaczcie, jakie pojawiły się też fajne golfy. Bardzo przyjemny materiał, coś w stylu kaszmiru i on jest w cenie 70 zł. Aczkolwiek moim dylematem co do tego swetra jest to, że on się może dosyć mocno machacić i pozostają, wiecie, takie kuleczki. Tutaj jest szary sweterek, ten już ma troszkę lepszy materiał, aczkolwiek też może się troszkę machacić. Natomiast ja sobie z tym radząc, kupiłam sobie po prostu golarkę do ubrań, 45 zł, bo nieraz ubrania są bardzo ładne, a właśnie problem jest z tym machaceniem. Tutaj mamy taki przepiękny musztardowy sweterek. Słuchajcie, genialnie będzie się prezentował w zimowe dni, 60 zł, żeby rozpromienić wasz ubiór. Tutaj mamy znowu sweterek w kolorze brudnego różu i on jest w cenie 45 zł. Bardzo mi się spodobał też ten kolor, on jest bardzo oryginalny, do tego jest żywy, co też czyni go po prostu bardzo ładnym i on jest w cenie 45 zł. Tutaj takie jeansy, zobaczcie, z takimi cekinkami na kieszeniach, też się bardzo ładnie prezentują. Co jest fajnego w nich, to, że mają wysoki stan, a ja jestem zdecydowaną fanką spodni z wysokim stanem. Być może dlatego, że nie posiadam talii osy. One kosztują 70 zł. Z nowości mamy też taki sweterek, zobaczcie, w kolorze fioletu.
Już Wam go odwrócę, pokażę Wam go z tyłu, a za chwilkę zaprezentuję Wam jego cenę. Poczekajcie momencik, aż poszukam i tu niestety już naprawdę jest urwana cena, więc pokażę Wam na tym. On jest w cenie 70 zł. Mamy też różnego rodzaju bluzki z długim rękawem, które będą idealne, jeżeli idziecie do pracy. 40 zł, gdzie nie jest ani za ciepło, ani za zimno, ale znowu nie można założyć krótkiego rękawka, bo znowu jak założycie krótki rękawek, to jest za ciepło. Te bluzeczki idealnie zdadzą egzamin. Ta jest bardzo ładna, ma piękne cekinki na środku w tej dekoracji. 40 zł, jest bardzo stonowana i skromna, aczkolwiek ma troszkę ładnych dekoracji. Tutaj mamy natomiast taką bluzkę w paski. Ona jest w cenie 15 zł i dostępna jest jeszcze w innym kolorze. Zobaczcie, tutaj wisi taki w kolor latte, widzicie? To właśnie macie takie dwa kolory dostępne. Tutaj jest jeszcze taka bluzeczka czerwone paski. Ona kosztuje 15 zł. Lecąc dalej, pojawia nam się taki piękny sweterek. Słuchajcie, on na żywo jest beżowy, a bardziej w kolorze kawy latte i dostępny jest też w kolorze szarym. I one obydwa są w cenie 70 zł. Tutaj taka narzutka, bardzo fajna, przewiewna i taka lekka. Jednak jej wadą jest to, że ona mocno prześwituje, słuchajcie, a ja nie lubię prześwitujących materiałów. Ona kosztuje 40 zł. No i tutaj coś znowu, co bardziej nam rozpromieni nasze teraz ponure dni. Niestety jest jesień, jest już tak szaro-bury ponuro rano. Kosztuje 65 zł i na pewno doda Wam humoru i poprawi humor i doda, słuchajcie, takich żywych kolorów. Tutaj mamy znowu taką długą tuniczkę, ona kosztuje 70 zł. No i pomału zaczynają nam się pojawiać już takie bardziej eleganckie kreacje, bo też, słuchajcie, za pasem Nowy Rok, więc niedługo w sklepach pojawią się już kolekcje sylwestrowe. Ta bluzka jest w cenie 70 zł. Tutaj mamy taką narzutkę, ale zobaczcie, słuchajcie, mocno prześwituje, ale ma takie piękne koronkowe ramiona. Zobaczcie, jak pięknie ona się prezentuje. I kosztuje 70 zł. Lecąc dalej, pojawia nam się znowu taka tunika z rękawem 3/4, fajne wzorki z zebry w cenie 60 zł i jest dużo rozmiarów i są duże rozmiary. No dobra, tutaj mamy jeszcze taką bluzeczkę z takim dosyć fajnym przodem, aczkolwiek bardzo cienkim materiałem z tyłu. Zobaczcie, jak tutaj oryginalnie ona wygląda. Jest w cenie, no tu jest cena urwana, ale po tym, że tam jest szóstka, obstawiam, że 60 zł. Szukam tutaj jeszcze innego sweterka, czy nie ma, ale nie było, to był jedyny, więc moim zdaniem 60 zł. Kolejna sukienka, słuchajcie, ja już się zbliżam do końca. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, będzie mi bardzo miło. Ta sukieneczka jest w cenie 75 zł. Dzięki dziewczyny, że zostałyście ze mną do końca. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych przeglądach.